Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. W tym cyklu poruszam krok po kroku temat związany z warowniami demonicznymi. Dzisiaj mamy 14 odcinek tego cyklu zatytułowany Warownie manipulacji. Dlaczego warownie? Dlatego, że są dwie zasadnicze warownie manipulacji. Pierwsza z nich to warownia manipulacji czynnej, czyli inaczej warownia czarów. I druga warownia manipulacji biernej, czyli warownia aluzji. Przyjaciele, ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli w drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wyjścia, 20 rozdział, 15 werset. Jest tutaj napisane, czytam z Biblii Warszawskiej, jest napisane tutaj, jest zapis jednego z dziesięciorga przykazań, które dał Bóg Mojżeszowi na Synaju. I jego brzmienie w Biblii Warszawskiej jest takie: nie kradnij. Kiedy czytamy to w innych Bibliach, bardziej zbliżony do oryginału przekład mówi: nie będziesz musiał kraść. A kiedy sięgniemy w jeszcze głębszą genezę tego słowa, to dowiemy się, że jest tam napisane: nie będziesz porywał człowieka. I to słowo porywał jest ściśle związane z porwaniem zarówno fizycznym, jak też porwaniem psychicznym. I to słowo, które jest tak bardzo jakby ograniczone do zaboru czyjegoś mienia, mówi nam o zaborze drugiego człowieka, czyli wzięciu w niewolę, zabraniu władzy nad jego suwerennymi decyzjami. I pierwszą z warowni, którą chcę omówić, to warownia czarów, czyli warownia manipulacji czynnej. Przyjaciele, czary to jest złożony system działań i wypowiedzi, zaznaczam, świadomych działań i wypowiedzi, mający u swojej podstawy przekonanie o istnieniu ponadnaturalnej siły, która wspomaga w osiągnięciu zamierzonego celu. A więc widzimy, że kiedy zaczynamy dotykać tematu czarów, to zaczynamy dotykać wpływu, bezpośredniego wpływu demonicznego, który manifestuje się poprzez słowa i czyny. Czary zawierają w sobie całe szeregi słów, gestów i zachowań, których siła wyrazu ma przekonać innego człowieka do postępowania w danej sytuacji zgodnie z wolą czarownika. Czary mają za zadanie, przyjaciele, nakłonić drugiego człowieka do takiego pokierowania swoją wolą, aby osoba czarująca osiągnęła swój cel. Jakie są główne atrybuty czarów? Przede wszystkim to jest wykorzystywanie uprawnień wynikających ze sprawowania autorytetu do osiągnięcia celów prywatnych. A więc pierwszy główny taki atrybut jest bardzo widoczny, bo głównymi czarownikami na świecie są ludzie posiadający jakąś formę władzy. Od władzy najbardziej tutaj przyziemnej, prostej, zaczynającej się od rodziny, od szkoły, po władzę wyższego rzędu, władze ustawodawcze, wykonawcze, władze sądownicze i tak dalej. Władze również w kościołach, władze na pułapie finansów, a więc wszelka władza, wszelka forma autorytetu,
która jest wykorzystywana do osiągnięcia prywatnych, osobistych celów, ona jest jedną z głównych, jeden z głównych atrybutów działania czarów. Po drugie, to jest wykorzystywanie zależności uczuciowej, a więc widzimy, że kolejne działania czarów są związane z zależnościami uczuciowymi. Czarownicy wykorzystują związki uczuciowe. Po trzecie, to jest wykorzystanie niewiedzy i niedojrzałości drugiego człowieka, a więc czary bazują na tym, że ktoś nie wie czegoś lub nie dorósł, czy też nie doświadczył jeszcze czegoś. Po czwarte, jest to wykorzystywanie niższego poziomu inteligencji człowieka, a więc czary bazują na tym, że ktoś jest mniej inteligentny, posiada mniejszą formę zrozumienia rzeczywistości zewnętrznej. Piąta rzecz, przyjaciele, to wykorzystywanie bezbronności i bezradności drugiego człowieka. Widzimy, że czary działają na tej przestrzeni, na przestrzeni absolutnego wykorzystania bezbronności i bezradności drugiego człowieka. Następny, szósty aspekt to jest zastraszenie. Słowne, emocjonalne, czy też poprzez jakiekolwiek inne formy działań. Więc czarownicy zastraszają. Następnie siódmy element to jest wywoływanie litości i współczucia. Czarownicy, czarodziejskie dusze są mistrzami w tym, aby w drugim człowieku wywołać poczucie, jak pewną odpowiedzialność za to, że ów czarownik jest nieszczęśliwym człowiekiem, a więc wywoływanie litości i współczucia. Ósmy element działania czarów, kochani, to wywoływanie poczucia winy, potępienie, które absolutnie nie jest działaniem konstruktywnym, tylko jest działaniem mającym na celu manipulowanie psychiką drugiego człowieka. Następny, dziewiąty element to zadawanie bólu, czyli inaczej torturowanie psychiczne, jak i fizyczne. Czary na tym bazują. Dziesiąty element to przedstawianie faktów w taki sposób, aby nakierować postrzegalność człowieka na punkt widzenia czarownika. Czyli czarownik w taki sposób ustawia informacje o faktach, podaje informacje o różnych zdarzeniach, aby osoba, która jest czarowaną osobą, przyjęła jego punkt widzenia. I jedenasty atrybut czarów to działania skierowane na podświadomość, czyli wszelka forma okultyzmu. Okultyzm jest ściśle tutaj przyporządkowany formule czarowania. I teraz, jeżeli widzimy, czy to w swoim zachowaniu, czy w zachowaniu ludzi z naszego środowiska, ponad połowę tych przytoczonych przeze mnie symptomów działania czarów, to możemy mieć stuprocentową pewność, że w człowieku jest warownia czarów, czyli manipulacji czynnej. I chciałbym, żebyśmy naprawdę w sposób bardzo świadomy analizowali przede wszystkim siebie, jak również środowisko, w którym się znajdujemy. Przecież czarownik to zazwyczaj człowiek bardzo światły, inteligentny i błyskotliwy. To również człowiek o silnych przekonaniach w różnych dziedzinach. To człowiek świadomy, zaznaczam, świadomy, nie istnieją nieświadomi czarownicy. Również to człowiek zdecydowany i planujący swoje różnorakie działania czarodziejskie.
jest też bardzo dobrym aktorem. Chciałbym, żebyście zrozumieli to, o czym ja tutaj mówię. Te atrybuty, które przed chwileczką podałem, atrybuty czarownika, one są same w sobie pozytywne. Chciałbym, żebyśmy po prostu zrozumieli, jacy ludzie oni wchodzą w miejsce czarowania innymi ludźmi. To nie są tak zwane półgłówki, którzy nie potrafią do trzech zliczyć. To nie są zazwyczaj ludzie, którzy nie potrafią ogarnąć rzeczywistości, która ich otacza. Są to ludzie światli, co oczywiście nie oznacza, że każdy światły człowiek jest czarownikiem. Mówimy tutaj o tym, jaka jest pewna podstawa, na której warownia czarów może sobie wyrosnąć. Ona potrzebuje takiego właśnie gruntu, gruntu człowieka światłego. Jakie są główne demony związane z zasiedlaniem warowni czarów? To przede wszystkim kłamstwo, następnie duch agresji, następnie duch pychy i wszystkie duchy związane z okultyzmem. Następnie mamy demoniczną siłę zemsty, następnie jest gniew, następnie nieprzebaczenie, dalej morderstwo, dalej śmierć i demon wojny. Następnie mamy ducha wyniosłości, dalej mamy chciwość, dalej mamy mamona, dalej mamy demoniczną siłę knowań, dalej mamy demona zamętu, potem mamy ducha próżności, następnie duchy seksualne, potem mamy demoniczną siłę pożądliwości, następnie ducha kontroli i ducha nieufności. Chciałbym, żebyście przyglądali się tym rzeczom i mogli je analizować w świetle tego, o czym mówiłem do tej pory na temat warowni czarów. I druga, kochani, warownia manipulacji, tym razem warownia manipulacji biernej, czyli warownia aluzji. I osoby będące pod wpływem tejże warowni, warowni aluzji, przede wszystkim tłumią swoje pozytywne emocje. Po drugie, wycofują się z aktywności. Po trzecie, nie biorą tego, co jakby nie inaczej, nie robią tego, co w uzasadniony sposób oczekuje od nich druga osoba. Czwarta rzecz to te osoby mówią lub postępują w taki sposób, aby werbalnie czy też niewerbalnie zakomunikować coś drugiej osobie, nie poruszywszy jednak w jasny sposób tematu, z którym związany jest dany przekaz. I piąta rzecz to postawy ludzi będących pod wpływem warowni aluzji są zakamuflowane lub też częściowo ukryte, przez co wymagają od innych ludzi, aby domyślali się tego, o co im chodzi. Główny problem, przyjaciele, osób będących pod wpływem warowni aluzji to jest to, że nie potrafią czy też boją się skonfrontować z problemem. Stąd wybierają okrężną drogę wyrażenia swoich racji. Wiecie, to w ogóle definiuje jakby te unikanie konfrontacji, no definiuje człowieka będącego pod wpływem warowni manipulacji, zarówno czynnej, jak i biernej. To jest w ogóle też taki punkt, na który warto zawsze zwracać uwagę. Aluzjoniści, że tak nazwę tych ludzi, to osoby zazwyczaj bardzo miłe, uprzejme, życzliwe, wyłącznie pozytywne. Mają tak zwany przyklejony uśmiech i są wyraźnie przesłodzone w swoich relacjach. W kontakcie z taką osobą, kochani, możecie mieć
możecie doświadczać silnego wewnętrznego napięcia związanego z brakiem autentyczności u tych ludzi i postawą kontroli. Osoby takie ustawicznie prowokują, aby zachowywać się i reagować tak, jak one proponują. Są to osoby bardzo wrażliwe na swoim punkcie, przewrażliwione na swoim punkcie. Aluzjoniści są przewrażliwieni i obrażają się za błahostki. Są sarkastyczni w swoich wypowiedziach i uszczypliwi. Poprzez ich wypowiedzi gdzieś podprogowo kipi wściekłość i wrogość, czy też żal. Jednak w bezpośredniej konfrontacji tonują się i unikają odpowiedzialności za swoje postawy. Jakie są główne symptomy działania warowni aluzji? Po pierwsze, to wycofywanie zainteresowania, czyli udawanie na pułapie oficjalnym, że nie jest się zainteresowanym danym tematem, przy czym od innych ludzi taki aluzjonista próbuje się dowiedzieć jak najwięcej w danym temacie. No w ogóle w jednej sytuacji mówi, absolutnie mnie ta sprawa nie interesuje, to w ogóle nie, to w ogóle jest, ja jestem ponad tym. Z drugiej strony on bada ten temat, chodzi, dopytuje się, jak się tam sprawy, bo jest bardzo wścibski. W ogóle to jest też taka ciekawa historia u aluzjonistów. Druga rzecz, drugi symptom to jest spóźnianie się na umówione spotkania. To jest przedziwne. Czyli ludzie się spóźniają na umówione spotkania, oni w ten sposób coś komunikują. Ja nie mówię o tym, że ktoś spóźni raz czy drugi, nie. Ja mówię przez cały czas o systemach ciągłych, przyjacieli. Trzeci symptom to nieodpowiadanie, świadome nieodpowiadanie na SMS-y, e-maile i nieodbieranie telefonów ustawicznych. Czwarty symptom to nieoddzwanianie do człowieka bez konkretnej przyczyny. Następnie piąty symptom to jest obrażanie się, które manifestuje się milczeniem, czy tak zwanymi cichymi dniami, popularny foch. Następny, szósty symptom to notoryczne kłamstwa, wszelkiego rodzaju oszustwa i celowe wprowadzanie w błąd drugiego człowieka. Następnie siódmy symptom to działania na niekorzyść drugiej osoby, przy czym w bezpośredniej konfrontacji stosowanie takiego sposobu przekazu, który pokazuje, że to nie moja wina, że tak się stało. Czyli jakby uświadamianie innych, że to, co zrobiłem, to ja byłem tego nieświadomy. Czy ja nie wiedziałem, że ci to zaszkodzi. Da? Ósmy symptom to obmawianie danej osoby przy tej osobie, stosując tak zwaną technikę domysłów i niedopowiedzeń. Dziewiąty element to mówienie o jakiejś osobie w obecności tej osoby w taki sposób, jakby jej nie było. I dziesiąty element to nieprzedstawianie spraw w sposób bezpośredni, ale za pomocą podtekstów i aluzji. Stąd nazwa tej warowni. Warownia aluzji. Ja bym chciał, żebyśmy mieli pewną taką bryłę wypowiedzi i zachowań. Ja podam tutaj kilka przykładów w tej chwili. I żebyśmy umieli sobie to zobrazować. A więc kilka wypowiedzi teraz, przyjaciele, osoby będącej pod wpływem warowni aluzji.
I pierwsza wypowiedź. To prawda, piękną masz fryzurę, ale ty jakoś wyjątkowo niekorzystnie w niej wyglądasz. Może gdyby tutaj odrobinkę poprawić? Druga wypowiedź. Świetna pieczeń, jak na kogoś, kto nie umie gotować. Trzecia wypowiedź. Przecież mówiłeś tylko, żeby ogarnąć mieszkanie na przyjście gości. Nie mówiłeś, że mam odkurzyć, jakby to miało być święto narodowe. Czwarta wypowiedź. Czy naprawdę uważasz, że świadomie nie przyszedłem na kolację na naszą rocznicę ślubu? Przecież nie mogłem odmówić szefowi tego meczu w tenisa. Następna wypowiedź. W sumie ładne to imię dla dziewczynki, ale z taką naleciałością zagraniczną. Następna wypowiedź. W towarzystwie rzecz się dzieje. No, opowiedz wszystkim, kochanie, jak to ostatnio popisałaś się umiejętnością parkowania, że musiałem odstawić auto do lakierowania. No, Kubica w spódnicy z ciebie. Rozumiecie, co to jest? Zobaczcie, jak to wygląda. Żart sytuacyjny. Jest towarzystwo. Chcę, żebyście teraz zaczęli oglądać te rzeczy. W jaki sposób następuje bierne poniżenie człowieka, aby doprowadzić go do stanu, w którym jego emocje staną się możliwe do manipulowania na dalszym odcinku. Oglądajcie to. Następna wypowiedź. Oj! Nie wiedziałaś, że dziś jest ten egzamin? Powinnaś się domyśleć. Następna rzecz. Cóż, niektórzy dostają awanse, bo są inteligentni, wykształceni, ale ty przecież za swoją urodę na pewno znajdziesz coś świetnego. Następnie, zobacz, mama cię zostawiła, a sama poszła się bawić na zakupach. Biedne, porzucone dziecko. Następnie, chodź, mama nie pozwala ci jeszcze kolady, ale dziadkowie są od tego, żeby rozpieszczać. Następnie mówi szefowa. To nie moja wina, że nie możesz awansować. To, że właśnie wychodzisz za mąż, nie ma nic do rzeczy. Po prostu nie jesteś już taka zaangażowana w pracę. Zobaczcie, to jest wypowiedź, która doprowadza człowieka do miejsca, w którym człowiek zaczyna myśleć, czy jest tak dobry, jak był wcześniej, czy to, że wyjście za mąż jest sensowne. Następnie taka wypowiedź. Nie wiesz, o co chodzi? Przecież jesteś moim mężem. Powinieneś wiedzieć. Czy też taka wypowiedź. Domyśl się, dlaczego jest mi przykro. I teraz kilka zachowań, przyjaciele. Po pierwsze, odwlekanie wykonania oczekiwanej czynności. Mówienie, już idę. I nie pójście. Jutro to zrobię. Przyjdzie na to czas. Rozumiecie? Jest do wykonania jakaś czynność. I nie ma żadnego powodu, żeby człowiek nie wykonał tej czynności. Prawidłowa reakcja, reakcja zdrowa, jest taka, wynieś śmieci, już idę. I się wynosi śmieci. Zejdź tutaj. Podejdź. Człowiek reaguje. Człowiek, który posiada warownię biernej manipulacji i zaznaczam, że to się zaczyna kształtować od dziecka, już od 5 roku życia mniej więcej, nawet wcześniej, nawet od 3 roku życia. Inna forma zachowań, wykonywanie czynności podczas rozmowy, brak kontaktu wzrokowego przy jednoczesnym podkreślaniu zaangażowania i słuchania rozmówcy. Pamiętajcie, B
brak zaangażowania w rozmowę, brak kontaktu, tak, jest symptomem działania warowy. Następnie zrywanie kontaktów i relacji z błahych powodów. Wiecie, żeby zerwać kontakt, zerwać relację z kimś, musi nastąpić ważny powód. Jeżeli powód jest błahy, zaczyna się zapalać alarmowe światełko. Następnie takie rzeczy jak trzaskanie drzwiami, przekładanie naczyń, odkurzanie, robienie czegoś hałaśliwego, gdy druga osoba właśnie położyła się spać, pracuje, czy też prowadzi ważną rozmowę. Rozumiecie? To jest prowadzenie cały czas podprogowego ataku. Następnie wzdychanie, sugestywna mimika, teatralne reakcje na obecność danej osoby lub reagowanie w ten sposób podczas rozmowy. Czyli sugerowanie czegoś bez wypowiedzenia. Rozumiesz? Ktoś mówi do ciebie i ty robisz coś, co absolutnie nie oddaje szacunku tej osoby. Ja nie mówię o luźnych rzeczach, gdzie są bliscy przyjaciele i, że tak powiem, są ze sobą i nogami sobie po głowie chodzą. Ja nie, ja mówię o relacji, która jest relacją, gdzie poziom szacunku jest poziomem, jest kwestią bardzo taką mocną, bardzo ważną. Poziom okazanego stosunku. Następnie brak przychylności, działanie na niekorzyść i tłumaczenie to tym, że druga osoba nie jest odpowiedzialna za swoje zachowania i decyzje i tak dalej. Czyli robienie jakichś rzeczy na niekorzyść drugiej osoby, a potem wmawianie tej osobie, że to się stało dlatego, że ta osoba zawiniła. Zrzucanie odpowiedzialności z siebie i przerzucanie ją na tamtą osobę. Dam przykład. Żona ma egzamin następnego dnia jakiś i mówi do męża: obudź mnie o tej godzinie. I on jej nie budzi o tej godzinie. A kiedy ona mówi do niego: dlaczego mnie nie obudziłeś, przecież się poprosiłam wczoraj, żebyś mnie obudził. To on do niej mówi: gdybyś się nie położyła tak późno spać, mogłabyś sama wstać. Poprzedniego dnia przyjął tą informację od niej jako pewnik. Następnego dnia wycofał się z tego i zrzucił odpowiedzialność na nią. Warownia manipulacji. Następnie odraczanie załatwienia ważnych spraw tłumaczone nadmiarem własnych zajęć, co nie jest zgodne z rzeczywistością. Następnie przerzucenie odpowiedzialności na osobę, która faktycznie nie miała czasu lub możliwości, żeby coś zrobić. Czyli człowiek wie, że drugi człowiek czegoś zrobić nie może. Jednak, wykorzystując pewną formę autorytetu, składa na nią ciężar niemożliwy przez tamtą osobę do uniesienia. Następnie unikanie kontaktu, gdy dana osoba prosi o przysługę, czyli udawanie, że nie widzę, to mnie nie dotyczy. To mnie, to nie jest moje. To nie, to absolutnie. Przechodzenie mimo, rozumiesz? Przechodzenie mimo koło zagadnienia. I następnie w towarzystwie celowe wpatrywanie się w kogoś tak, aby on widział. Szeptanie do innych, czyli prowokowanie takiej sytuacji, w której dana osoba jest przekonana, że się o niej mówi. A w konfrontacji deklarowanie, że to nie jest w ogóle żadna sprawa. Że tu o nic nie chodzi. Że nikt o tobie przecież nie mówił. Żadne moje gesty nie mają żadnego znaczenia.
udawanie przewrażliwienia na swoim punkcie. Kolejna rzecz. Chcę, żebyście połapali te rzeczy. Wiecie, to są czasami bardzo ulotne sprawy, ale kiedy masz pewną bazę, możesz się zacząć temu przyglądać. Możesz zobaczyć, czy nie manipulujesz ludźmi, stosując aluzję. Lub też, czy ty nie jesteś ofiarą jakiegoś aluzjonisty. Jakie mamy główne demony związane z tą warownią? Po pierwsze kłamstwo, następnie agresja, dalej pycha. Potem nieposłuszeństwo, lęk, który jest bardzo silny tutaj, ale świetnie kamuflowany. Następnie duch buntu, następnie zemsta, gniew i nieprzebaczenie, następnie wyniosłość, wojna i próżność, następnie pożądliwość, duch kontroli i nieufność, następnie knowania, zamęt i duch potwarzy. Przyjaciele, chciałbym, żebyście wykorzystali jak najlepiej ten materiał. Żebyście nie wrzucili go do tego umysłowego lamusa. Chciałbym, żebyście wzięli te rzeczy i uderzyli w przeciwnika, tak jak was uczyłem tego wcześniej. Nie zostawiajcie tych rzeczy. Nie zostawiajcie warowni manipulacji w swoim życiu. Wychodźcie z tego i odcinajcie się od wszelkiej formy, która jest formą manipulacyjną w waszym życiu. Pomódlmy się. Ojcze, ja dziękuję Tobie w imieniu Jezusa za tych wszystkich ludzi, którzy tego słuchali teraz. Ojcze, ja modlę się teraz, aby każdy człowiek, który słuchał tych rzeczy, przyjął je jako słowo, które pomoże im zidentyfikować diabła. Ty powiedziałeś, Jezus, że działania przeciwnika są nam dobrze znane. Ja teraz staję na tym słowie. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że te informacje spowodują rozpoznanie przeciwnika w życiu ludzi. Ja teraz z tego miejsca w imieniu Jezusa przeklinam każdą demoniczną warownię czarów i aluzji w życiu ludzi, którzy tego słuchali i którzy mają z tym problem. W imieniu Jezusa Chrystusa ja uwalniam w tej chwili mądrość i światło do życia tych ludzi. Duchu Święty, inspiruj ich, ucz ich i wprowadzaj ich we wszelką prawdę. W imieniu Jezusa. Amen.